pracownika samorządowca. To życzenie kieruję do wszystkich pracowników samorządów, radnych, sołtysów, członków Rady Społecznej oraz byłych radnych i emerytowanych samorządowców. Dzięki ludziom związanym z samorządem od 30 lat możemy realizować wiele ciekawych pomysłów, inwestycji i poprawiać standard życia naszej gminy. Co prawda wczoraj, 27 maja, było święto samorządu. Ale dziś obradujemy, jest to stosowna chwila i czas, aby podziękować za wkład pracy, profesjonalizm i służbę dla naszych mieszkańców. Wszystkiego najlepszego. Pozwolą Państwo, że czytamy porządek dzisiejszej sesji. W punkcie pierwszym sprawy regulaminowe. W punkcie bezpieczeństwa kworum C. Przyjęcie porządku obrad. D. Przyjęcie protokołu zasadniczego posiedzenia. W punkcie E. Informacja komisji podróż wraz z prac między sesjami. W punkcie E. Informacja przewodniczącego z prac między sesjami. W punkcie drugim. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Płoty. W punkcie trzecim. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika. W punkcie czwartym podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. W punkcie piątym podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach oraz zmiany uchwały nr 2 łamane na 2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu stałego Komisji Rady Miejskiej w Płotach. W punkcie szóstym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty. W punkcie siódmym podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybów umarzania, obracania, terminu skład oraz rozkładania na rady należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Płoty, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych wpływów. W punkcie 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/144/2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płoty. W punkcie 9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy Płoty za pierwszy kwartał 2019/20. W punkcie 10. Przyjęcie informacji oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Płoty za 2019 rok. W punkcie 11. Interpelacje zapytania rady. W punkcie 12. Pisemne wnioski i komunikaty. W punkcie 13. Zakończenie posiedzenia. Przechodzimy do podpunktu B. Stwierdzenie kworum. Na 15 radach obecnych jest 15, czyli uchwały podjęte będą, decyzje uchwały będą prawomocne. Przechodzimy do punktu C. Przyjęcie porządku obrad. Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo. Może pan zmienić. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, wysoka rada. Chciałem złożyć wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch uchwał. I to jest ten wniosek większości radnych w sprawie powołania z pana radnego Artura Pawła Panowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach oraz drugą uchwałę w sprawie powołania nowego wiceprezydenta. W związku z przedłożeniem przez nas dwóch uchwał
nie znamy motywacji tych wniosków, dlatego też taki wniosek składam. Dziękuję. Większością głosów wniosek został przyjęty. Ogłosimy teraz przerwę, tak będziemy do porządku prowadzić. I będziemy głosować na porządku.
władzę przewodniczącego spraw między sesjami. W punkcie 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Kłody. W punkcie 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Kłody. W punkcie 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. W punkcie 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kłoda oraz zmiany uchwały nr 2 łamane 4 łamane 2018 Rady Miejskiej Kłoda z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składów stałych Komisji Rady Miejskiej Kłoda. W punkcie 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Kłody. W punkcie 9. Podjęcie uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umawiania, odraczania terminu składu oraz rozkładania na Rady należności
8 maja spotkamy się z zastępcą dyrektora programu rozwoju obszaru wiejskiego z Urzędem Marszałkowskim w sprawie perspektywy rozwijania środków na przyszłe projekty programowania edukacyjnego. Odbyłem też spotkanie z panią Małgorzatą Bołą, która jest obecnie na naszej sesji jako kandydat na stanowisko skarbnika gminy. 12 maja spotkamy się z burmistrzem Wilczyc w sprawie właśnie uzgodnienia przejścia, ewentualnego przejścia pani Małgorzaty do naszej gminy. Spotkamy się z wicestarostą Marka Wilczyckiego w celu omówienia bieżącej sytuacji panującej na terenie powiatu i projektowanej inwestycji drogowej. Jesteśmy bardzo zainteresowani, żeby pewna inwestycja powstała przy udziału powiatu może się uda. Interwencja 12 grudnia zdarzyła się interwencja miejscowości Wisowa, w tak byłem starosty. Dowiedzieliśmy się, że płonie budynek mieszkalny i że będzie trzeba brakować ludzi, to trzeba więc na szczęście budynek oczywiście wspólną, ale będzie się Wisowa. Następnego dnia, czyli 13 maja, odbyła się rozmowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie pozyskania środków na finansowanie na prowadzenie inwestycji, które zaplanowane są na terenie gminy Wody. 14 odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKS Gryfice w sprawie zawieszonych domów dzieci do szkół. Jest stworzony problem prawny zapłacenie za gotowość tego przedsiębiorstwa doświadczenia osób. Trwają na rozmowy z prawnikami. 18 maja odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Psami z Gryfic. Mowa dotyczyła zawieszenia domów dłuższych i pomieszczonych do pracy tego świata. 22 odbyło się spotkanie w sprawie zrobienia wpływu młodzieżowego do studenta. 25 odbyło się spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie możliwości sfinansowania wkładu osobowego do tego banku. 25 grudnia złożono kolejne wnioski na zakup komputerów z programu Znana Szkoła. Przypomnę, że poprzednio dostaliśmy 22 tysięcy. Sukcesem zakończył się pozyskanie środków prawa na budowę wodociągu prostego oraz sesję zadania odwyczajnej. Podpisanie umowy nastąpi 8 czerwca o godzinie 13:00 wicemarszałek. No i odbyło się też spotkanie z grupą alternatywą omówienia bieżącej sytuacji i perspektyw inwestycyjnych na przyszłe lata. Umówiono listę pozyskanych środków zewnętrznych, omówienie też rankingu gminy województwa zachodniopomorskiego przedstawionego przez wojewodę zachodniopomorskiego. Przypomnę Państwu, że gmina Włód jest z 37 miejsca na 55 gmin miejsko-wiejskich, obecnie jest na 22 miejscu. Jest to znaczny wzrost 15 pozycji. Nie ma precedensu w zasadzie historii. No dobry ranking to nie jest, pozwoli łatwiej pozyskać środki na prowadzenie do projektów inwestycyjnych. Po prostu to jest bardzo niezależne oceny stanu naszej gminy. Proszę Państwa, nie utrzymamy tej pozycji, bo w przyszłym roku jak pożyczę pieniądze dla gminy na realizację inwestycji, to nasz stan oczywiście się pogorszy. Już dzisiaj zapowiadam, że w przyszłym roku spadniemy o ileś tam pozycji, ale musimy to robić, ponieważ byśmy w ogóle nie mogli inwestować. Dobrze, w ogóle mamy na okresie na bieżąco monitorowane wprowadzono trzecią ostrzeżenie rekomendacji zawarte w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego Szkół, Przedszkola, Instytucji Kultury, Miejsc Rodzinnego Ośrodka Pomocy Społecznej, również miejsc rekreacji użytku publicznego. Miałem potrzeb zachowania przepisów zasad ostrożności, odbyło się spotkania z pracownikami oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w trakcie kilku godzin bieżącą sytuację. Oczywiście też przyjmowano zgodnie z zasadami PPP w sytuacji, kiedy inny rodzaj kontaktu był niemożliwy. Dziękuję. Ze względu na pandemię COVID-19 zmieniono się Radę Spotkania.
Państwa Narkiewicz z Sagi Szczecinie złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w trybie ustawowym. Nastąpi to z końcem sierpnia bieżącego roku, a więc jeszcze współpracujemy. Ta współpraca jest jeszcze będzie bardzo istotna z tego względu, że no, gmina musi działać, musi działać płynnie, musi być przekazanie wszystkich obowiązków i informacji w sposób rzetelny i kontrolny. Ja też chciałem z tego miejsca podziękować panu Jadwicie Hartwicz, bo przyszedłem do tej gminy jako nowicjusz, jeżeli chodzi o samorządy terytorialne. I wiele rzeczy się musiałem dowiedzieć, nauczyć. Właśnie pani bardzo w tym wszystkim pomogła. Przeżyliśmy ciężkie momenty, bo gmina nie jest w dobrym stanie. Ten średni ranking, który jest, to nie świadczy tylko o tym, że jest wąsko w tej gminie. Chodzi o to, że nasze zadłużenie troszkę spada. I myślę, że duża zasługa w tym jest również pani Elżbiety i dyrektora się chciałem podziękować. Jeszcze nie czas na pożegnania, bo jeszcze współpraca będzie trwała. Natomiast muszę przyznać, że moment, który pani Elżbieta wybrała, jest perfekcyjny, bo jak się mówi, ze sceny na rzecz drogi schodzić wtedy, kiedy się gloria chwały, a nie wtedy, kiedy rzeka urządza głównie. Tutaj w tym momencie, kiedy my elegancko wypadliśmy w tym rankingu wojewody, no, a przyznacie Państwo, że wojewoda nie ma tego, że nie mogę wygrać. Więc no, to no, jest to jakiś sukces, który należy docenić i mieć na uwadze. Ja jeszcze raz Pani Wojewodzie dziękuję serdecznie i na pewno pożegnanie jakieś będzie bardzo potrzebne. Panie Mokrata, proszę bardzo. Chciałem, żeby Pani Mokrata przedstawiała się do tego, jak
maskę do niej będzie niemiecki. Może to jest Komisji Rady Miejskiej w Kłodach, paragraf pierwszy, ust. 1, litera A, otrzymuje przyjęcie.
przedstawicielem Związku Małżeńskiego, pani Barbara Rybińska, tak? A teraz będziemy mieli pani Barbara Laskowska. I pan Ireneusz Bumy tak samo zgłosił chęci być członkiem komisji. Proszę bardzo, czy są jakieś zapytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
była podpana decyzja? W jaki sposób? Dlaczego to nie było podpana na prezydencie w tej chwili? Dziękuję. Zgodnie z regulaminem przedstawiciel gminy Słowy Rada wybiera do naczelnego Rady oraz dwóch przewodniczących Rady na zasadach, które określone w ustawie o samorządzie gminy. W przypadku rezygnacji odwołania z funkcji bądź wyjaśnienia mandatu przewodniczącego jednego z wiceprzewodniczących Rady przed wpływem kadencji Rada na sesji nie później w ciągu miesiąca dokonały wyboru na podporządkę stanowiska. Decyzja jest taka. Ale pan ma pytanie do mnie, jakie jest pana uzasadnienie? Bo pan mówi, że to jest pana uzasadnienie. Zgodnie ze statutem gminy. Proszę bardzo. Są jeszcze jakieś kandydaty?
Za było 8 osób, wstrzymujących była 1, przeciw, przeciw było 6, przepraszam, a za było 8. Czyli została jednogłośnie, skład komisji został jednogłośnie przyjęty, tak? Nie. Proszę 8. Tak, przeciw było 3, wstrzymujących było 6.
Thank you.
Pan Mazowiecki Marcin. Pani Barbara Sarafińska. Pani Anielka Sobczak.
Komisja składa prawa stanowiska przewodnicząca, radny Anna Bokser i radny Roman Kowalczyk. Stwierdzam, co następuje. Na sesji obecnej jest 11 radnych. Radni zgłosili wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach, Artura Pawła Maprzowskiego. Udział w głosowaniu o odwołaniu wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach nie ma 15 radnych. Głosów ważnych oddano 15. Nie ważne czego? Artur Paweł Maprzowski otrzymał głosów za 8, przeciwko 7, wstrzymujący się 0. W wyniku przeprowadzonego głosowania Artur Maprzowski został odwołany w funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Płota. Na tym początku zakończono załącznik i kartę do głosowania jeszcze 15. Ponieważ jest na razie akt głosowania potwierdza
procedowanie przez to. Chcieliśmy zgłosić kandydaturę pana Romana Brzeskiego, odwołanego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Współpraca z panem Arturem układała nam się pozytywnie. Uważamy, że sprawdził się na tym stanowisku. Wiemy, jakie są, że nasz klub będzie zgłaszał tutaj naszego członka Artur. Nie jest członkiem naszego klubu, ale jednocześnie kieruje do ciebie jakby zaproszenie, że jeżeli chcesz, to nasze drzwi są dla ciebie zawsze otwarte. I uważamy, że to był dobry wiceprzewodniczący. Źle się dzieje, że go odwołujemy. Dlatego też ponawiamy kandydaturę Artura na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach. Dziękuję bardzo. Thank you.
Dziękuję.
Pana powiedzieć Marcin. Proszę bardzo o oddanie konsekwencyjnej.
mamy pytanie, jeżeli jest relewantowana na wszystko, że to mógł przycenić. Aha, to jest.
Interpelacja i zapytania Rady. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Michał.
zostałem inicjowany do tego, żeby w imieniu naszego grupa Alternatywa tutaj podnieśli sytuację, jaka miała miejsce na poprzedniej sesji Rady, kiedy pan Jerzy Burmistrz określił nas w całym grupie, mówiono o oszustów, tak? No i chciałem przeczytać to pismo, jakie stosowaliśmy w tym względzie, tutaj rozpocznę. W dniu 4 maja 2020 podczas sesji Rady Miejskiej w Płotach radny grupy gminy Mateusz Dłuby w swojej wypowiedzi określił członków klubu radnych Alternatywa mianem oszustów. Każdy radny wybrany w wyborach powszechnych jest reprezentantem swoich wyborców, którzy obdarzyli go zaufaniem, powierzając mandat. Określenie go jako oszusta jest przestępstwem zniesławienia ujętym w kodeksie karnym artykułem 212 paragraf 2. Wypowiedź każdej osoby, a szczególnie obdarzonej zaufaniem społecznym, nie może narażać na utratę czci dobrego imienia przez poniżenie w oczach opinii publicznej, narażając na utratę zaufania. Ochrona powyższych grup jest podstawowym prawem każdego człowieka, gwarantowanym przez najwyższy akt prawny, jakim jest konstytucja. Abstrahując od powyższego, każde twierdzenie należy udowodnić. Jest to kwestia nie tylko odpowiedzialności, którą stanowią przepisy prawa, ale także kultury osobistej, której tutaj zabrakło. Nie możemy pozostać obojętnymi na takie zachowanie, dlatego jako radni żądamy publicznego sprostowania i przeprosin radnego i radnego Burego na następnej sesji Rady Miejskiej pod wieloma podjęciami prawnych. Jedno pismo tutaj dla pana Janusza chciałbym dostarczyć do drugiego wiadomości. Tam doszliśmy do wspólnego kompromisu, kto był na tym spotkaniu.
tym powiedział. Dziękuję bardzo. Na ten proces. Korzystało z tego wodociągu. Należało wiedzieć, że ten pokój, że to może uszkodzić.
koledzy, którzy po prostu zasiadali w poprzedniej radzie, też się klasnęli. I jak to nie wyjaśniacie? Czy ja mam inaczej, że wy nie pozwiecie do Pana? Nie po to jestem radny, żeby bawić się w piaskownicy, prawda? Po to jestem radny, żeby coś zrobić za mnie. A jeżeli nie podróży nie da, to nie blokujmy się bar. Przepraszam do razu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.